Witam serdecznie. Dzisiaj pokażę Państwu, jak przygotować pysznego kurczaka z orzechami i sezamem. Jeżeli chcą Państwo dostawać powiadomienia o nowych filmach, zachęcam do subskrypcji, lajkowania oraz pozostawienia komentarza. Po więcej przepisów zachęcam też do odwiedzenia strony, która znajduje się w opisie tego filmu. Zaczynamy! Na łuku rozgrzewamy 2 łyżki oleju roślinnego oraz 2 łyżki oleju sezamowego. Czekamy, aż olej pełni się rozgrzeje. Na rozgrzany tłuszcz dodajemy 500 g pokrojonego w cienkie paski kurczaka, po czym smażymy intensywnie mieszając. Mięso smażymy od 4 do 5 minut do momentu, aż się zarumieni, bądź też całe mięso się zetnie. W międzyczasie do miski wlewamy 250 ml soku pomarańczowego, 2 łyżki sosu sojowego, dwie łyżki sosu ostrygowego oraz 2 łyżeczki skrobi kukurydzianej. Całość dokładnie mieszamy. Jak widzicie, kurczak ładnie się nam już ściął, także w tym momencie do kurczaka dodajemy pół czerwonej papryki pokrojonej w paski, 250 g brokuła podzielonego na małe łyżeczki oraz 250 g mini kukurydzy pokrojonych na ćwiartki. Całość dokładnie mieszamy. Po 2 minutach smażenia do łokna dodajemy wcześniej przygotowany sos. Całość dokładnie mieszamy oraz podgrzewamy do momentu, aż sos ładnie nam zgęstnieje. Do zagęszczonej potrawy dodajemy 60 g prażonych orzeszków ziemnych oraz 2 łyżeczki ziaren sezamu. Całość dokładnie mieszamy i jeszcze chwilę odgrzewamy.
Kurczaka podajemy z wcześniej przygotowanym ryżem bądź też makaronem ryżowym. Możemy całość przyozdobić szczypiorkiem oraz limonką. Smacznego! Zobaczcie, jak pięknie prezentuje się gotowa potrawa. Kurczak z orzechami ziemnymi i sezamem. Po więcej przepisów oraz po składniki do ich przygotowania zapraszam na stronę link w opisie.